Szczęść Boże, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że będę mógł się podzielić takimi przemyśleniami, może bardziej też pewnymi przeżyciami własnymi, pewnym przeżywaniem różnych rzeczy, która też zaowocowała i od razu się też przyznam bez bicia, że to też ten wykład to trochę jakby też jest takie streszczenie książki, która powstała rok temu. To jest dokładny tytuł, taki nie ostatnie kuszenie, jak przetrwać noc Kościoła. Chociaż właśnie tutaj podtytuł jest jak przetrwać, potem pojawiła mi się refleksja, że bardziej pozytywnym słowem jest jak przejść, nie tylko przetrwać, bo przetrwać to często jest coś, ma taką jakąś konotację trochę negatywną, przetrwać coś, a tutaj przejść, czyli też coś przerobić, doświadczyć. A ta książka jest jakby owocem i to, co dzisiaj będę mówił, jakby takim fundamentem tych rozważań jest jakiś pewien kryzys, który widzimy w Kościele. Zresztą można powiedzieć, no kryzys, Kościół ciągle jest w kryzysie. Można powiedzieć, że taka jest dynamika Kościoła, dlatego że Kościół jest rzeczywistością boską, chrystusową, ale objawiającą się, dokonującą się, będącą w procesie, tak? Bo Kościół to jest wspólnota, która jest w procesie, ale właśnie w doświadczeniu ziemskim, czyli w tym doświadczeniu naszej ludzkiej kruchości, słabości. Więc można powiedzieć, Kościół zawsze będzie w jakiejś sytuacji kryzysowej, dlatego że Kościół wydarza się w tej naszej ludzkiej kruchości, w życiu człowieka, które z definicji jest kryzysem, tak można powiedzieć. W ogóle kryzys z języka greckiego znaczy przełom. Można powiedzieć, że życie człowieka jest cały czas w przełomie, tak? Bo my coś przeżywamy, coś myślimy, przerabiamy, coś się w naszym życiu dzieje i tak samo w życiu duchowym, tak samo w Kościele. Tak, Kościół nie jest jakąś rzeczywistością taką, jakby to powiedzieć, zakonserwowaną, nawet jeżeli właśnie też jedną z części doświadczenia Kościoła jest jakaś tradycja, ale Kościół jest jednak z Ducha, tak? Bez Ducha Świętego ten Kościół by dawno obumarł. I Duch Święty powoduje, że Kościół jest coś ciągle w kryzysie, dlatego że Kościół to jest doświadczenie duchowe. Pamiętamy rozmowę Jezusa z Nikodemem, musisz się na nowo narodzić. Mamy tutaj Nikodema, człowieka, który był człowiekiem dojrzałym, duchowo, po ludzku, który można powiedzieć, wszystko miał już poustawiane. A Jezus mówi, musisz się na nowo narodzić. Usłyszeć, będąc człowiekiem dojrzałym, który raczej już się szykuje na to, żeby się pożegnać z życiem, ma się na nowo narodzić, musi to wywołać kryzys, na nowo się narodzić do czegoś, coś na nowo przerobić, więc jakby Kościół nieustannie jest w jakimś kryzysie. No ale można powiedzieć, że w różnym czasie Kościoła są jakby też różne aspekty tego kryzysu, tak? Tego kryzysu, które wynikają z naszej ludzkiej ułomności, z ludzkiego grzechu. Teraz to, co jakoś bardzo mocno uderza i co przeżywamy, czego jesteśmy jakoś świadkami, to jest jakby też doświadczenie kryzysu Kościoła z powodu nadużyć, tak? Nadużyć władzy, nadużyć sumienia i wykorzystywania seksualnego. To jest jakby, myślę, to, co jakoś bardzo od kilku lat my tutaj w Polsce przerabiamy Kościół na Zachodzie, o wiele dłużej jakoś. Oczywiście te wszystkie nadużycia, one w jakimś tam wymiarze z powodu ludzkiego grzechu, słabości zawsze gdzieś tam były obecne w historii Kościoła, ale w tej chwili w jakiś sposób one są tak bardzo, no też bardzo jakoś tam widoczne, też świadomość różnych rzeczy jest o wiele większa, świadomość psychologiczna, świadomość też świadomość też wielu ludzi, którzy bardzo mocno podkreślają swoją gdzieś tam autonomię, potrafią mówić o pewnych rzeczach. Żyjemy jakby w społeczeństwie
w którym uczymy się jakby transparentności, pewnego mówienia o pewnych rzeczach, tak, że właśnie nie zamiatania pod dywan, ale podejmowania z otwartą przyłbicą jakichś problemów, tak. Można powiedzieć, że nie da się przejść pozytywnie kryzysu, jakikolwiek by on był, czy byłby mój osobisty, czy to był kryzys rodziny, czy to będzie kryzys właśnie Kościoła, nie mówiąc o pewnych rzeczach. Bo jeśli się nie mówi o nich, to się ucieka przed nimi, czyli się nie rozwiązuje problemów. Te problemy ciągle napiętrzają się, tak? No wyobraźmy sobie małżeństwo, które ze sobą nie rozmawia, w którym nie ma dialogu, tak zwane ciche dni. No to są, można powiedzieć, kryzys wtedy niby jest niewidoczny na zewnątrz, ale on głęboko drzemie i jest jak wulkan, który za chwilę wyskoczy. I to ten kryzys oczywiście też powoduje pewne doświadczenie kryzysu wielu ludzi. Widzimy, jak wiele ludzi gdzieś tam odchodzi od Kościoła, dokonuje apostazji. Pewnie różne są powody i różny jest dynamizm tego odchodzenia. W pewien sposób jest to też jakiś moment też oczyszczenia takich swoich motywacji. Może właśnie osoby, które gdzieś tam nie mają głębszego fundamentu, takiego duchowego zakorzenienia w Kościele, tak naprawdę w sposób świadomy, właśnie w życiu sakramentalnym, w życiu duchowym, w pogłębianiu swojej wiary, nie są zanurzeni w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, jakby no szybciej odchodzą też, ale też ten kryzys dotyka też osoby często bardzo głęboko też zaangażowane, jako duszpasterz, spowiednik, kierownik duchowy, towarzysząc wielu osobom. Widzę, że osoby nawet, które były bardzo mocno zaangażowane w Kościół, że wśród takiej też tych osób też jest głębokie jakieś doświadczenie kryzysu. Są osoby, które gdzieś tam odchodzą albo walczą, zmagają się z takim odejściem od Kościoła. Można by powiedzieć tak, że Kościół jako ten, który został zwołany przez Pana Jezusa i zgromadzony, to co jest jakby jego fundamentem, eklezja, czyli to rozumienie Kościoła, tak? Tu język polski jest trochę tutaj, jeśli chodzi o nazywanie Kościoła, trochę ubogi. My przyjęliśmy od Kościoła czeskiego nazwę Kościoła. Kościół, czyli kastel, czyli zamek obronny. To nie jest najlepsze słowo do zrozumienia istoty Kościoła. Natomiast z języka greckiego i w większości języków eklezja, eglis, kieza, to jest słowo oznaczające zwołanie i zgromadzenie, tak? Czyli coś bardzo pozytywnego, a nie tylko jakoś broniącego się jak kastel, jak zamek, jak kościół, który pochodzi właśnie od zamku, od słowa zamku. I można powiedzieć tak, że ten kościół, który został zwołany przez Pana i zgromadzony, go bramy piekielnego nie przemogą, bo to jest obietnica Pana Jezusa. To nie jest kwestia nas, tylko to jest kwestia Pana Jezusa. Pan Jezus taki kościół zwołał, zgromadził i bramy piekielnego nie przemogą. Natomiast ten kościół zwołany i zgromadzony wyraża się w sposób zewnętrzny. I w tej zewnętrzności, w takiej zewnętrzności, jaką my znamy, może nie przetrwać. Tak? Znaczy przetrwa to, co jest istotą zawsze. Tak? Właśnie życie sakramentalne, Słowo Boże, miłosierdzie. Tak? Natomiast jakby tak zewnętrznie Kościół nieustannie się gdzieś tam zmienia i także jakby kryzys jest po to, żeby też go jakoś gdzieś tam oczyszczać, żeby on rzeczywiście był Jezusowy, żeby był taki, jaki Jezus chce, żeby był zwołany i zgromadzony. I można powiedzieć, że też taki kryzys Kościoła jest zawsze też pewną szansą. Jeżeli kryzys znaczy przełom, to też jest jakaś właśnie szansa. Ale to powoduje jakiś kryzys. Kryzys, który ma też inny wymiar, ciemności, nocy. Nocy. Ale zobaczmy, że noc w doświadczeniu duchowym jest bardzo ważna. Wielu mistyków przechodzi noc ciemną, tak? Ale zobaczmy, że też główne doświadczenie tych, którzy są powoływani przez Pana Boga, jak na przykład Mojżesz, on musi przejść w swoim powołaniu 40 dni i 40 nocy. 40 nocy przechodzi jakiegoś oczyszczenia. Potem Jezus, jako nowy Mojżesz, zanim rozpocznie nauczanie,
i zanim rozpocznie zewnętrzną działalność, też przechodzi przez pustynię, jest kuszony na tej pustyni, przechodzi też przez pewną ciemność. Są dni pokuszenia, a potem przychodzi noc, noc, która też oczyszcza. Zobaczmy, najpiękniejsza księga Starego Testamentu, najpiękniejsza w sensie takim jakby też no, literackim, ale też jakby jako obraz pewien między relacji między Bogiem a człowiekiem, pieśń nad pieśniami wydarza się w nocy. Można powiedzieć, że sceną dla pieśni nad pieśniami jest noc. Szukałam oblubieńca, nie mogłam go znaleźć, tak? Oblubienica szuka oblubieńca, szuka Boga w nocy. Nie może go znaleźć. On przychodzi właśnie nad ranem. Zobaczmy, że najważniejsze momenty też liturgii Kościoła są związane z nocą. Chcemy przełamać noc. Wigilia paschalna świadomie zaczyna się w nocy, bo to obrazuje jakby nasze doświadczenie ciemności, po to, żeby właśnie przetrwać, przejść do poranka wielkanocnego, żeby doświadczyć światła. Tak samo właśnie pasterka, tak jakby często jakby wielkie wydarzenia dokonują się, jeśli chodzi o liturgię, przez Wigilię właśnie jakby, która jest próbą przełamania nocy, ale gdzieś to wyrasta z nocy. W takim dokumencie, ja będę co jakiś czas cytował tą moją książkę, aczkolwiek w tej książce będę cytował różne inne wypowiedzi, które ja cytuję, ale tutaj na początek właśnie mówiąc o tej nocy, przeczytam taki fragment dokumentu, który jest skierowany do osób konsekrowanych, ale myślę, że on jest naprawdę taki bardzo uniwersalny. Jest to właśnie medytacja nad pieśnią, nad pieśniami. Polecam to. Nieduża książeczka o śladach. Dokument się nazywa dokładnie Kontemplujcie do osób konsekrowanych o śladach piękna. I tam czytamy między innymi tak. Szukanie Boga wymaga przejścia przez noc, a nawet pozostania w niej na długo. Wymaga odkrycia siły i piękna drogi wiary, która umiałaby zatrzymać się przed mrokiem wątpliwości, nie roszcząc sobie prawa do oferowania rozwiązań za wszelką cenę. Wiara przeżywana pozwoli nam doświadczyć o Chrystusie pokorną mową tego, kto nauczył się czynić noc swoim mieszkaniem i żyć pytaniami, które ona stawia. Świadczyć o Chrystusie pokorną mową tego, który nauczył się czynić noc swoim mieszkaniem i żyć pytaniami, które ona stawia. Też im większa ciemność, tak to więcej pytań, więc ciemności, które wynikają z różnych egzystencjalnych doświadczeń. Nie tylko oczywiście z grzechu kogoś czy mojego, ale także właśnie z cierpienia, tak? Zła, które gdzieś dotyka nasze życie. Ale to doświadczenie nocy jest wpisane w wiarę, tak? To znaczy, że jakby nie ma dojrzałej wiary bez ciemności. Wiara to jest zawierzenie. Zawierzenie, czyli zawierzyć wbrew nadziei, jak Abraham, który uwierzył wbrew nadziei, jakby wbrew tej ciemności, która go gdzieś tam otaczała. Czy jak Hiob, który wszystko stracił, można powiedzieć, że jego życie na początku było takim życiem światła. Wszystko miał. Liczną rodzinę, był bardzo bogaty. Potem wszystko stracił, przeszedł ogromną ciemność. Jeszcze doświadczył także szyderstwa jego przyjaciół, którzy taką pseudoteologię trochę uprawiają i próbują za Pana Boga mu powiedzieć, dlaczego tak się w życiu wydarzyło. My też próbujemy, bo nieraz ciemności powodują, że nie mamy prostych odpowiedzi. Nieraz lepiej właśnie, tak jak tutaj w tym dokumencie było, lepiej stawiać pytania w takim doświadczeniu, niż mieć proste, gotowe odpowiedzi. I on wszystko traci i potem czytamy w księdze Hioba, dotąd znałem cię z widzenia, teraz ujrzałem cię wzrokiem. Potrzebne jest przejście przez ciemność, żeby zobaczyć Boga żywego. I myślę, że każda nasza religijność musi się na nowo rodzić i ciągle jakby modlitwa, relacja z Bogiem nie jest czymś statycznym.
tylko to jest proces. I w tym procesie też często tracimy Boga, tego, którego już znamy, żeby poznać jeszcze bardziej Boga, tego, który jest przecież niepoznawalny, niepojęty dla nas, którego się nie da zamknąć w kilka, nie wiem, katechizmowych formułek, nie da się go zamknąć w jakimś jednym obrazie, tak? Tylko to jest, Bóg jest tajemnicą. I właśnie to doświadczenie nocy jest takim doświadczeniem dojrzewania. W tej mojej książce główny jakby taki temat wiodący właśnie tego kryzysu jest wpisany, próbuję wpisywać właśnie w takie doświadczenie Pisma Świętego, doświadczenie Ewangelii, czyli kuszenia Jezusa. Tak? Zobaczmy, że Jezus, który stał się człowiekiem, wszedł w ludzkie pokuszenie, bo my jesteśmy kuszeni, bo my musimy dokonywać wyboru. Jesteśmy powołani do dobra, ale musimy to dobro wybierać, więc jest pewien rodzaj zmagania. Jezus, stając się człowiekiem, jest podobnym do nas. On przechodzi przez naszą ciemność, przez nasze pytania, przez naszą noc, przez nasze pokuszenie. Bycie kuszonym to nie jest coś złego, to jest wpisane w życie duchowe. Grzechem jest ulec pokusie, ale pokusa jest częścią życia duchowego, bo w tej pokusie poznajemy siebie, a ojcowie pustyni mówią, poznać siebie znaczy więcej niż wskrzeszać umarłych. Można wielkie rzeczy robić dla drugiego człowieka, można robić wielkie rzeczy dla Pana Boga, można robić wielkie rzeczy dla Kościoła, ale jak człowiek siebie nie pozna, to jest stracony. To można powiedzieć, to jest dopiero w biedzie, to jest w ogromnej biedzie, jest stracony człowiek, jeśli siebie nie zna, tak? Bo wtedy, jak siebie nie zna, to możemy, nie znając swoich nieoczyszczonych, używać swoich nieoczyszczonych motywacji, ambicji, używać do spraw Bożych i tak naprawdę realizować siebie. Oczywiście każdy z nas mniej lub bardziej jakoś też przez rzeczy, które dokonujemy, realizuje się, ale bardzo ważny jest ten moment, żeby chociażby sprawy Kościoła nie były tylko takim teatrem dla naszych nieoczyszczonych ambicji, no bo wtedy dzieje się grzech. Myślę, że właśnie te wszystkie nadużycia władzy, sumienia i wykorzystywania seksualne biorą się z nieprzerobienia pewnych rzeczy w sobie. Oczywiście pewne rzeczy się człowiek, każdy przerabia w sobie całe życie, ale to jest bardzo ważne, żeby oczyszczać się. Jezus, który idzie na pustynię i pokazuje nam pewną drogę, pokazuje nam drogę poznania siebie po to, żeby też być poznanym przez Pana Boga. Zobaczmy, pierwsza rzecz, którą Jezus jest poddawany pokusie, to jest Jego synostwo, Jego dziecięctwo. To jest największa pokusa. Nie pokusy związane z tymi trzema pożądliwościami, które są jakby takim fundamentem wszystkich większych moralnych pokus, ale największa pokusa to jest ta, która uderza w nasze dziecięctwo. Bo są te pokusy, pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha tego świata. Ale największa pokusa, której jesteśmy poddawani, to jest pokusa, żeby zwątpić w to, że jestem kochanym dzieckiem Pana Boga, że jestem kochany, że Bóg jest przy mnie. I zobaczmy, że szatan kusi Jezusa właśnie wpierw w tym. Za każdym razem, kiedy te trzy pokusy mamy na pustyni, którym Jezus jest poddawany, to szatan zawsze mówi, jeśli jesteś Synem Bożym. I on mówi zgodnie z prawdą, ale to jest pewne szyderstwo. Jakby można powiedzieć, mówiąc takiego kolokwialnego języka, że szatan pod włos bierze Jezusa, żeby go złamać, żeby złamać jego synostwo, złamać jego zaufanie do Ojca, żeby nie zdał się na Ojca, tylko żeby sam, właśnie jak mówi, rozkaż, a kamienie stają się chlebem, czyli nie zaufanie do Ojca, że Ojciec nakarmi Syna w odpowiednim czasie, tylko że Jezus sam sobie poradzi. Zosia Samosia to jest, można powiedzieć, to jest antyteza dzieciństwa, bo Zosia musi być dzieckiem. Tak? Każda Zosia i każdy, kto ma swoje imię, musi być dzieckiem. Wpierw każdy z nas, zanim będziemy robić wielkie rzeczy w życiu
i wielkie role, to musimy dobrze przeżyć swoje dzieciństwo. Wiemy, że od dzieciństwa najwięcej zależy, przeżytego dobrze dzieciństwa. Tak? Od tego, jak jesteśmy przyjmowani, będąc poczęci, będąc zaopiekowani przez rodziców, to są tak naprawdę najważniejsze momenty w życiu. I to dziecięstwo jest bardzo ważne. I dlatego Jezus jest kuszony, jeśli jesteś Synem Bożym. Potem też Jezus jest, jakby to kuszenie ma miejsce dalej. I jakby te trzy pokusy, które mają miejsce na pustyni, są jakby są powtórzone potem w drodze, kiedy Jezus idzie do Jerozolimy. I to pokuszenie przychodzi ze strony szatana, ale przez słowa i przez reakcję uczniów. Jezus w Ewangeliach synoptycznych, czyli Ewangelia Mateusza, Łukasza i Marka, mówi zapowiada trzy razy, że musi pójść do Jerozolimy, gdzie zostanie zabity, zostanie odrzucony, zabity i zmartwychwstanie. I za każdym razem, kiedy Pan Jezus o tym mówi, spotyka się z pewną reakcją uczniów. Pokusa to jest, jakby można powiedzieć, pokusa, z której potem może jakby właśnie wyrastać to nadużywanie władzy. Czyli pokusa bycia silnym, bycia wszechmocnym jak Bóg. Kiedy Pan Jezus po raz pierwszy zapowiada, że pójdzie do Jerozolimy, to Piotr mówi do Pana Jezusa: Panie Jezu, Ciebie to nie spotka, niech Bóg Cię obroni. W zależności od tłumaczenia, na przykład w Biblii Tysiąclecia, niech Bóg Cię broni. Ale tak naprawdę, co Piotr chce powiedzieć, to nie tyle Pan Bóg obroni, Piotr nie mówi Pan Bóg Cię obroni, tylko ja Cię obronię. Ja Cię obronię. I zobaczmy, jaki moment niepoznania samego siebie przez Piotra. Piotr, właśnie to jest to, co wcześniej mówiłem, poznać siebie znaczy więcej niż skrzeszać umarłych. Piotr nie zna siebie, nie wie, że jest chórzem, udaje siłacza. W innym tłumaczeniu jest: Bóg ci jest życzliwy. Nie spotkać się to, bo Bóg ci jest życzliwy. To też jest nadużywanie trochę też argumentu Pana Boga. To bardzo trzeba uważać. My duchowni musimy tego, ale też rodzice wobec dzieci. Każdy, kto w jakimś wymiarze jest przewodnikiem duchowym wobec drugiego człowieka, musi bardzo uważać, żeby nie nadużywać autorytetu Pana Boga. Na przykład, nie wiem, rodzic sobie nie radzi z dzieckiem, uważaj, Bóg widzi, Bozia widzi, ukaże cię. Czyli pewna bezradność wychowawcza, w tą bezradność wprowadzamy Pana Boga i używamy Jego autorytetu, i to jeszcze takiego fałszywego autorytetu, tak jakby Pan Bóg był, nie wiem, strażą miejską, policjantem albo strażakiem, tak? To znaczy, że zamiast właśnie też wychowywać do tego, że Bóg jest miłością, a to się też objawia właśnie jakby też w takiej zdrowej relacji rodziców do swojego dziecka, w tym objawia się też właśnie to piękno, dobroć Pana Boga. Ale to właśnie jakby nadużywanie autorytetu, ale przede wszystkim nadużywanie siły, tak? I co Jezus mówi Piotrowi? Zejdź mi z oczu, szatanie. Dlatego, że szatan właśnie kusi Jezusa: rozkaż, możesz rządzić, mówi do Jezusa. Możesz rządzić. Nie musisz być bezsilny, nie musisz być głodny, nie musisz tutaj właśnie być kuszony, nie musisz być na pustyni, sobie rać. Tymczasem Bóg jakby nie używa wszechmocy, nie jest satrapą, ale jest Bogiem miłości i ta Jego wszechmoc zawsze jest ukierunkowana na dar z siebie dla nas. Można powiedzieć, że w Bogu jest pewne posłuszeństwo. Bóg nie może zrobić rzeczy dowolnej. Bóg nie może zrobić niczego, co nie byłoby miłością, nie byłoby darem. Więc wszechmoc Pana Boga jest ukierunkowana na służbę. I objawienie Jezusa, który służy w Wieczerniku czy na krzyżu, oddaje swoje życie, to jest ikona tego życia, które jest w Trójcy Świętej, które nie oznacza
robienia rzeczy dowolnych i używania wszechmocy do panowania nad innymi, tylko jest podporządkowana jest służbie. Bardzo ważny moment, jak mówię w tej książce, mówię o pewnych zagrożeniach i o reakcjach, pokusach, ale też mówię o pewnych lekarstwach, co może być lekarstwem na tą pokusę. I to właśnie przyjęcie pewnej bezbronności, pewnej kruchości, zaakceptowanie jej, bo ona jest początkiem chrześcijaństwa. W ogóle jest początkiem też, myślę, dojrzałego człowieczeństwa. Silnym człowiekiem jest ten, kto umie się skonfrontować ze swoją kruchością. Który potrafi nazwać swoje ograniczenia, który potrafi zobaczyć, nazwać, przyjąć, zobaczyć swoje momenty bezbronności. Ta bezbronność nie musi być bezradnością, bo może bezradność to jest słowo takie zamykające, jestem bezradny, ale bezbronność nie musi być bezradna. Zobaczmy, bezbronność dziecka jest potrzebna do tego, żeby ono było w życiu silne. Czyli trzeba być dzieckiem, żeby być dorosłym. Trzeba być kruchym, żeby być potem w życiu silnym. Nawet definicja, można powiedzieć, męczennika w chrześcijaństwie wyrasta ze słabości. Męczennik to nie jest bohater. Męczennik to jest ten, którego moc objawia się w słabości, jak mówi Jezus do Pawła. Wystarczy ci mojej łaski, moc słabości się doskonali. Męczeństwo to jest charyzmat Ducha Świętego. Nie napinanie muskułów, ja jestem teraz, dam sobie radę właśnie, Panie Jezu, ja Ciebie obronię, tylko to jest otwarcie w swojej kruchości na moc Pana Jezusa. Jak się czyta świadectwa pierwszych chrześcijan męczenników, to w ogóle tam nie ma takiego nadmuchanego bohaterstwa, tylko tam jest właśnie zaufanie, zawierzenie w swojej kruchości, w swojej słabości Panu Bogu. Zdanie się na Niego. Jak ktoś kiedyś powiedział, im więcej bezbronności, tym większy przypływ Jego mocy. Przypływ Jego mocy, mocy Bożej. Tak, jeżeli dziecko przeżywa dobrze swoje dzieciństwo, to otwiera się na bogactwo daru swoich rodziców, które uczą go życia, którego dają czułość, dają właśnie dobroć. Natomiast jak dziecku jest odebrane dziecięstwo zbyt szybko, tak jak się to dzieje chociażby w tej chwili, nie wiem, no właśnie przez wojnę na Ukrainie, tak? Którym nagle ktoś odebrał dziecięstwo, tak? To dziecko nie może, wiele tych dzieci nie może przeżywać swojego dzieciństwa, musi stawać się dorosłym. Czy śmierć kogoś bliskiego, czy jakiś kryzys w rodzinie, tak? Nie wiem, jakiś konflikt, który jest w rodzinie i dziecko nagle musi stać się dorosłym. To jest straszne dla dziecka, bo ono nie ma czasu, ktoś mu odebrał czas na to, żeby cieszyć się dzieciństwem, czyli przyjmowaniem, bycia obdarowywanym, a nie wchodzenie w rolę dorosłego i bycia nadodpowiedzialnym za innych. Tak? I tak samo to jest to, co przeżywamy w takim doświadczeniu egzystencjalnym, także jest w życiu duchowym. Tak? W życiu duchowym otwarcie się na moc Pana Boga, na czułość Pana Boga. Miłosierdzie Pana Boga w Starym Testamencie ma dwa znaczenia. Znaczy jest opisane za pomocą dwóch takich określeń. Pierwsze to jest chased, to oznacza takie bardziej bezpieczeństwo zewnętrzne. Można powiedzieć, oczywiście robiąc takie małe uproszczenie, takie bardziej męskie, danie poczucie bezpieczeństwa. Natomiast drugie pojęcie miłosierdzia w Starym Testamencie i to ono nas naprowadza na Ewangelię i na Jezusa, to jest rachamim, które pochodzi od słowa rechem, czyli łono kobiety, czyli czułość, kobieca czułość. To można powiedzieć, że na początku jest czułość, tak? To czego dziecko doświadcza, to jest czułość. A w czułości jest pewna bezbronność, jest pewna delikatność, nie jest używanie siły. Zobaczmy, że nawet mama, która przyjmuje dziecko, to pierwszą rzeczą, którą daje dziecku, to nie jest nauczanie, pouczanie, ale czułość. Pierwszą rzeczą, którą dziecko otrzymuje, to jest czułość.
I właśnie to jest bardzo ważne, żeby umieć też przyjąć tą czułość, jak papież Franciszek kiedyś napisał, czy już zły sprawia, to jest, napisał to w dokumencie, który w zeszłym roku przerabialiśmy, jak był rok świętego Józefa, w bardzo pięknym dokumencie o Patris Corde, chyba najpiękniejszy dokument o świętym Józefie. I papież tam pisze, zły sprawia, szatan, że patrzymy na naszą kruchość z osądem negatywnym, podczas gdy duch z czułością wydobywa ją na światło dzienne. Czułość jest najlepszym sposobem dotykania tego, co w nas kruche. Dlatego ważne jest spotkanie z Bożym miłosierdziem, zwłaszcza w sakramencie pojednania, doświadczając prawdy i czułości. Paradoksalnie, nawet zły może powiedzieć nam prawdę, ale to czyni, aby nas potępić. To myślę, że to też była historia Judasza, który nazwał swój grzech, zapłakał, ale nie otworzył się na czułość miłosierdzia Pana Boga. Zamknął się w grzechu. Wiemy, że prawda, która pochodzi od Boga, nas nie potępia, lecz akceptuje, obejmuje, wspiera, przebacza nam. Prawda zawsze ukazuje nam się jako miłosierny ojciec przypowieści. Wychodzi nam na spotkanie, przywraca nam godność, stawia nas z powrotem na nogi, wyprawia dla nas ucztę z uzasadnieniem, ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, odnalazł się. Czyli pewna czułość, nie siła, którą Piotr chce, właśnie, którą podkreśla i dlatego słyszy od Jezusa, zejdź mi z oczu szatanie, bo szatan nie zna, nie umie być dzieckiem, nie umie przyjąć tej kruchości, nie umie przyjąć też czułości Pana Boga. Jest zdany sam na siebie. Można powiedzieć, właśnie szatan to jest taka w soczewce Zosia Samosia. Sam, tak, nie potrzebuje Boga, nie potrzebuje drugiego człowieka. Jeden z teologów kiedyś powiedział, że piekło to jest takie miejsce, próbując to obrazować, odchodząc trochę od obrazu ognia i kotłów, to mówi, że piekło to jest takie miejsce, gdzie nie ma nikogo naprzeciwko, gdzie spojrzenia się nie krzyżują. Piekło to jest takie, gdzie człowiek jest skazany sam na samego siebie. Nikogo nie potrzebuje, od nikogo niczego nie potrzebuje, nikogo nie potrzebuje, żeby kogoś obdarować albo być obdarowanym, bo niebo na tym polega, tak? A piekło jest przeciwieństwem. W drugiej pokusie na pustyni Jezus słyszy, rzuć się w dół. Rzuć się w dół i tam jest też przywołanie, że aniołowie cię poprowadzą. To też jest pewne szyderstwo z dzieciństwa. To znaczy rzuć się w dół, to znaczy nie musisz się zdać na Boga, tylko ty sobie sam poradzisz, aniołowie cię poprowadzą, to trochę mi się to zawsze kojarzy też właśnie z takim doświadczeniem dzieciństwa, kiedy dziecko jest uczone tej modlitwy, aniele stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Ale ten anioł tutaj jest jakby, można powiedzieć, to jest karykatura tej opieki anielskiej, która oznacza zdanie się na Pana Boga, tylko właśnie uderzenie w to dziecięctwo. I potem ta pokusa pojawia się, kiedy znowu Jezus po raz drugi zapowiada, że idzie do Jerozolimy i kiedy mówił o tym, to uczniowie bali się zapytać Jezusa, co to znaczy, że będzie odrzucony i umrze. Bali się pytać, natomiast pokłócili się w drodze, kto z nich jest największy. I jaka była reakcja potem Jezusa? Postawił pośrodku nich dziecko. W tamtych czasach, dzisiaj jakby dziecko jakoś, myślę, w takim życiu społecznym, rodzinnym ma ogromne, podkreśla się jego bardzo ogromną, jego godność, tak? Natomiast w czasach tamtych dziecko nie miało żadnych praw. Dziecko było nikim. I Jezus świadomie stawia to dziecko pośród uczniów, żeby im pokazać właśnie i dać pewne lekarstwo na tą właśnie pokusę, kto z nas jest największy, tak? Przez grzech pierworodny nasze poczucie wartości jest zranione. I dlatego próbujemy często odbudować to poczucie swojej wartości, przepychając się kosztem innych. Tak? Natomiast jakby ta nasza wartość naszego życia wypływa z tego, że jestem kochanym dzieckiem Pana Boga, całkowicie bezwarunkowo. Nie za coś, nie za to, że zasłużyłem na to. Ale za to, dlatego, że Pan Bóg mnie kocha.
I dlatego Jezus stawia, pokazuje dziecko, ale też można powiedzieć, on sam jest tym dzieckiem, które postawił pośrodku uczniów. Bo największą godnością Jezusa jest jego dziecięstwo. Papież Benedykt XVI w jednej z książek pisze, tak, nazywamy Jezusa Panem i Królem i On nim jest, ale Jego właściwe imię, imię drugiej osoby w Trójcy Świętej to jest Syn, czyli dziecko. Pan i Król to jest zadanie Jezusa. My też mamy różne zadania. Bycie księdzem, zakonnikiem, rodzicem, nauczycielem, lekarzem i tak dalej. Tak możemy wymieniać te role. Ale jeśli człowiek nie przeżyje dobrze tej swojej podstawowej godności, że jestem dzieckiem, to potem te nasze role bardzo przeżywamy ambicjonalnie. I one często są właśnie też kosztem naszych relacji z innymi. Przeżyć swoje dziecko. Jezus jest przede wszystkim dzieckiem. To jest Jego najważniejsza godność. To jest to, co jest najważniejsze w Jego relacji do Ojca. Jest taka pokusa niezależności albo zależności. Grzech nadużywania władzy czy nadużywania sumień to jest też próba panowania nad innymi, czyli zależności, tak? Można złamać komuś sumienie w sakramencie pojednania, ale też rodzic może dziecku złamać sumienie, nauczyciel uczniowi może złamać sumienie. Na różny sposób możemy komuś złamać sumienie. Jak się komuś złamie sumienie, to tak jakby zabić dzieciństwo, bo to sumienie w każdym człowieku jest też takim strażnikiem jego godności. I to jest bardzo ważne. Bez sumienia człowiek nie jest już wolny, czyli nie jest synem, nie jest dzieckiem. I to jest bardzo ważne, żeby nie łamać tego sumienia, ale też idąc dalej, jakby też w tych nadużyciach w Kościele, że jak popatrzymy od końca, wykorzystanie seksualne często jest poprzedzone nadużyciem władzy duchowej, czyli na przykład, no nie wiem, ksiądz wykorzystuje swoją postawę władzy duchowej jako kapłan, potem może jeszcze nadużyć sumienia. Często jak się patrzy, to nie dotyczy tylko kapłanów, to może dotyczyć jakby każdej osoby, tak? Bo każdy z nas, jeśli jest chrześcijaninem, ma jakąś władzę duchową. Rodzic ma też władzę duchową nad swoim dzieckiem. Czy człowiek dorosły jakoś tak w ogóle. I często, żeby kogoś przekonać, na przykład, żeby dokonało się wykorzystanie seksualne dziecka, często wpierw się łamie temu dziecku sumienie. Się mu mówi, nie, to jest nasza tajemnica, tutaj to nie będzie grzech, bo to jest, to wszystko Pan Bóg tego chce. Łamie się sumienie takiemu dziecku. Odbiera mu się godność dziecka. I jak osoby wykorzystane przez osoby dorosłe, nie tylko przez osoby duchowne, ale w ogóle przez osoby dorosłe mówią, że największą raną, która w nich jest, to jest ta rana, która uderzyła w ich dziecięctwo. To jest rana, którą bardzo trudno jest odbudować do końca życia. Która jest ogromną jakąś gdzieś tam raną, że ktoś uderzył w sumienie tego dziecka, złamał to sumienie, że dziecko ma już jakoś tą właśnie, to co jest fundamentem, jakimś takim kręgosłupem tego dziecka jest bardzo mocno gdzieś tam złamane. Jest pokusa zależności nad kimś, ale też pokusa naszej niezależności. Tak jak w tej przypowieści o synu marnotrawnym, tak, i starszym synu. Jeden jest taki trochę zależny, nie potrafi prosić ojca, żeby się zabawić z przyjaciółmi, tylko ma pełno wyrzutów, ale nigdy o nic nie poprosił. I młodszy syn, który odszedł. To, że odszedł, to nie jest grzechem. Każde dziecko, dorastając, odchodzi ze swojego domu. Wiemy, że rodzic też nie może być jakimś karykaturą obrazu Pana Boga, jest też toksyczny rodzic, który nie pozwala swojemu dziecku dorosnąć, tak? Mamusia zawsze będzie przy tobie, zawsze. My się zawsze śmiejemy trochę u nas, u Dominikanów, że w prowincji włoskiej, jak jest katalog braci i tam każdy jest telefon, mail, jeszcze jest telefon do mamy. No to ta włoska mentalność taka, mamma ta, która rządzi, tak? Nawet jak jest mafia, to mama rządzi. Ale taki tak toksyczny gdzieś tam obraz, to tak trochę na wesoło, ale wiemy, że to jest chora miłość, która nie pozwala swojemu dziecku dorosnąć. To, że ten młodszy syn odchodzi, to jest zdrowe. Natomiast grzechem jego było to, że on zerwał relacje z ojcem, ze starszym bratem, że roztrwonił swój majątek też
Tak, że jakby grzech nie jest tym, że odchodzi, tylko co robi z tym swoim odchodzeniem gdzieś. I uczniowie w Ewangelii też próbują być niezależni. Albo zależni właśnie panować nad innymi uczniami. W każdym z nich tak jest. I dlatego też lekarstwem na to jest przynależność. To, co Jezus nam mówi, to jest przynależność. On przynależy do Ojca, ale przez człowieczeństwo przynależy też do nas. Nie jest ani niezależny od Ojca, ani nie jest zależny. On ma swoją godność jako Syn Boży, jako druga osoba Trójcy Świętej wobec Ojca. Nie zlewa się z Ojcem, przynależy do Niego, ale także stając się człowiekiem do nas przynależy. Przynależał do Maryi, przyjął od niej sposób odczuwania, patrzenia na świat, język, kulturę, tak? Jakby stając się człowiekiem, nie wiem, przyjaźniąc się z Marią, Martą, Łazarzem, też przynależy do nich, coś otrzymuje od nich. Przynależy od narodzin aż po śmierć, przynależy do nas i nawet przynależy po zmartwychwstaniu i patrząc na jutrzejszą uroczystość w niebo wstąpienia. On nie odchodzi zrywając więzi z nami, bo wstępuje w swoim człowieczeństwie. Zmartwychwstały pokazuje swoje rany, które są częścią naszej ludzkiej historii. Jezus się nie odcina od tej naszej historii. Jest, przynależy do nas. A ta przynależność też oznacza też umiejętność słuchania. Słuchania. To bardzo pięknie to biskup, w tej chwili biskup koadiutor w Katowicach, biskup Galbas, napisał, że wiele nadużyć w Kościele wynika z tego, że nie nauczyliśmy się słuchać. I on pisze tak. W takim wywiadzie mówi. Jednym z najfajniejszych zdjęć Jana Pawła II dla mnie jest to, kiedy z widoczną uwagą kogoś słucha. Z dłonią pod brodą i uchem jakby wychylonym w stronę mówiącego. To bardzo wymowne. Dobre na rachunek sumienia. Może nasz polski Kościół stał się za bardzo przemawiającym, a za mało rozmawiającym. Rozmawianie jest dużo trudniejszą formą komunikacji niż przemawianie. Myślę właśnie, że też czy sakrament pojednania, czy głoszenie kazań, to też jest jakiś rodzaj słuchania. Bo nie wystarczy tylko swoją jakąś kwestię wypowiedzieć, czy w spowiedzi, czy w przygotowywaniu kazań, ale przygotowując się do kazania, czy słuchając osobę, która przychodzi do sakramentu spowiedzi, właśnie też trzeba umieć się wsłuchać w ten zamysł Boży, jaki Pan Bóg ma wobec tych ludzi, którzy przychodzą na Eucharystię, czy przychodzą do sakramentu pojednania. Odkryć ten zamysł Boży, czyli jakby kapłan, który głosi, naucza, czy spowiada, ale to także dotyczy rodziców, którzy uczą swoje dzieci. Bardzo ważny jest ten moment słuchania, żeby odkryć zamysł Boży, tak? Nie, że rodzice mają pomysł na swoje dziecko, ty już będziesz, dziecko jeszcze jest w szóstym miesiącu, ale już jest zapisane do konserwatorium muzycznego. Tak? Tylko żeby odkryć zamysł Boży wobec tego dziecka. Oczywiście warto mieć jakieś plany, marzenia, pragnienia, ale bardzo ważne, żeby też konfrontować te swoje marzenia wobec dzieci z takim słuchaniem się, jaki jest zamysł Boży, który się wyraża przez talent tego dziecka, przez jego wrażliwość, przez jego niepowtarzalność. To jest bardzo ważne, żeby umieć słuchać drugiego człowieka. Zobaczmy, że słowo stało się ciałem, czyli można powiedzieć, logos stał się dialogiem, bo wszedł w dialog z nami, rozmawia z nami, stał się człowiekiem, który nas słyszy. Bardzo pięknie to widać w scenie spotkania Jezusa z Samarytanką. On nie przychodzi, tylko przemawia do niej, tylko on ją słucha i słyszy to, co jest na dnie jej serca. Ta studnia, przy której stoją, to jest w jej sercu, to jest ta studnia. A w tej studni jest tęsknota za Bogiem. Człowiek powierzchowny, który nie słuchał, by powiedział, a to jest grzesznica, która już jest jakimś szóstym mężczyzną, który nie jest jej mężem. To jest takie powierzchowne, niekontemplacyjne patrzenie na drugiego człowieka. Takie niesłuchające. A Jezus patrzy, głęboko słucha, tak? Jest wsłuchany w nas. To też jest właśnie jakaś część dziecięstwa, bo dziecko to jest to, które słucha, czyli uczy się też. Być dorosłym to też umieć nieustannie słuchać. I trzecia pokusa,
gdzie Jezus jest poddawany na pustyni, to jest pokusa, gdzie szatan pokazuje wszystkie królestwa i mówi, mogą należeć do ciebie. Jaka to jest też, jaka przewrotność, bo przecież wszystkie królestwa należą do Jezusa, bo On jest Panem i Królem. Szatan próbuje mu coś oferować, coś, co do Jezusa należy. Ale nie należy właśnie do Jezusa w taki sposób, jaki myśli szatan. Bo szatan myśli, możesz panować nad królestwami jak satrapa, jak taki zły cesarz. Możesz robić ze światem, co ci się podoba. A Jezus nie w ten sposób panuje. Wiecie, że władcy tego świata uciskają. Nie tak między wami będzie. Jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni. I Jezus króluje jako ten, który klęka przed człowiekiem, obmywa mu stopy, który oddaje swoje życie na krzyżu, czyli przez służbę. Czyli szatan proponuje Jezusowi coś, co moglibyśmy nazwać zawłaszczeniem, zaborczością. I to pojawia się też potem znowu w drodze Jezusa do Jerozolimy przez uczniów. Trzecia zapowiedź Jezusa do Jerozolimy. Jezus zapowiada znowu, że będzie odrzucony, umrze. I przychodzi w Ewangelii Mateusza, w Marka to jest Mateusz, że przychodzi w Ewangelii Marka, przychodzą sami uczniowie, apostołowie Jakub i Jan. Natomiast u Marka przychodzi, albo odwrotnie teraz już nie, zaraz to sprawdzę. U Mateusza przychodzi mama Jana i Jakuba, czyli właśnie taka, można powiedzieć, trochę taka zaborcza mama, która chce zabezpieczyć byt swoich uczniów. No tak są przy Panu Jezusie, to się wiąże z trudem. No to Panie Jezu, daj im pierwsze miejsca po lewej i prawej stronie. Wiemy, jaka jest odpowiedź Pana Jezusa, że to Ojciec da, komu będzie chciała. Poza tym, jeśli ktoś chce panować, to niech służy. Nie tak między wami będzie. A u Marka przychodzą sami Jan i Jakub. I to jest taka pokusa zaborczości. Też można powiedzieć zaborczości wobec Jezusa, zaanektowania Jezusa. Także, że traktujemy Jezusa jak taką swoją własność. Że ten Jezus jest nam trochę, tak jak dzisiaj mówiłem, na kazaniu, jest o tyle potrzebny, żeby zabezpieczył moje status quo w życiu. Że tak naprawdę Pan Jezus chce go potraktować jako ubezpieczalnię. No ale można powiedzieć, Pan Jezus jest dosyć kiepską ubezpieczalnią, jeśli chodzi o ten świat, bo na krzyżu został ogołocony ze wszystkiego. On z tego świata nic nie może zatrzymać, a tym bardziej dla nas nie zatrzyma też. Dla siebie nie zatrzymał. Natomiast może nam dać niebo. Może dać nam stokroć więcej tego, co nie można stracić jakby w życiu duchowym jakoś. Relacje, zbawienie, miłość. I to jest taka pokusa zaborczości. Myślę, że właśnie wykorzystanie seksualne jest taką najbardziej jakby chorą formą zaanektowania zaborczości drugiego człowieka, żeby nakarmić swoje jakieś głody, emocjonalne najczęściej. Emocjonalne, a także seksualne, ambicjonalne, no różnego rodzaju. Ale właśnie zaanektowanie, żeby się nakarmić. Ale wiadomo, że przez zło nie można się nakarmić. Że anektując drugiego człowieka, będąc zaborczym, nie można nakarmić swoich pragnień, swoich ambicji, swoich potrzeb. Papież Franciszek bardzo często mówi o klerykalizmie. Klerykalizm to jest, inaczej mówiąc, właśnie pewna zachłanność, pewna zaborczość, czyli że wykorzystuje posługę kapłańską do tego, żeby zabezpieczyć swoje ambicje, swoje potrzeby. I to oczywiście nie musi dotyczyć tylko księży, bo postawa klerykalna może być w każdym wiernym. Tak? Czyli taka postawa, że właśnie w imię Pana Jezusa jakoś tam gdzieś zabezpieczam swoje własne potrzeby. Inni są tylko tłem dla moich potrzeb, dla moich pragnień. Takim lekarstwem na tą pokusę zaborczości, zachłanności, która może w takiej najbardziej ostrym wymiarze wyrażać się przez wykorzystanie seksualne innej osoby, czyli przekraczanie pewnej granic, to jest to, co papież Franciszek nazywa w zdrowym rytmie bliskości. Zobaczmy, że w spotkaniu Jezusa z Samarytanką on przekracza konwenanse.
nie powinien rozmawiać z obcą kobietą, z Samarytanką. Żydzi przecież nie utrzymywali kontaktów z Samarytanami. Jezus przekracza konwenanse. Nie powinien rozmawiać z kobietą nie tylko, że nieznajomą, ale jeszcze, która jest w związku z jakimś mężczyzną, który nie jest jej mężem. Jezus powinien nie przekraczać. On przekracza te granice, ale z drugiej strony nie przekracza granicy, która oznacza godność. To znaczy, że nie wchodzi z butami w jej życie. Zobaczmy, że Jezus nie nazywa jej grzechu po imieniu od razu na wstępie, tylko to ona nazywa swój własny grzech, bo czuje się w którymś momencie bezpieczna przy Jezusie. Jest bezpieczna, nie boi się. Wie, że Jezus nie przekracza granicy człowieka w taki sposób niezdrowy. Właśnie zdrowy rytm bliskości. Bliskość każdemu z nas jest potrzebna. I zobaczmy, że w bliskości jest pewien paradoks. Przez bliskość można komuś dać poczucie bezpieczeństwa, czułość, siłę, ale przez bliskość można też kogoś skrzywdzić. Zły dotyk, zła bliskość może być krzywdząca, tak? Jezus uczy nas tego zdrowego rytmu bliskości, które objawia się zwłaszcza w Eucharystii, jako służba. To bardzo, bardzo pięknie to widać, już pomału będę kończył, widać to w postawie Marii z Betanii, która wcześniej Jezusa słuchała, lubiła słuchać Jezusa w Betanii, kiedy Jezus przychodził. Ona była uważna na słowo Jezusa. Natomiast przed męką ona jest też uważna na Jezusa, to znaczy jest pełna współczucia. Niekiedy się zastanawiam nad tym, dlaczego w Ewangelii nic nie ma na temat kobiet na ostatniej wieczerzy. Nie wiemy, czy one tam były. Opisy ewangeliczne są bardzo lakoniczne. Wiemy, że było 12 apostołów i Jezus im obmywał stopy. Nic nie ma o kobietach. Ja sobie pomyślałem, że może te kobiety, które towarzyszyły Jezusowi, jak Maryja, jak Maria Magdalena, jak Maria z Betanii, one tego gestu nie potrzebowały, bo one zrozumiały wcześniej. Uczniowie nie zrozumieli królowania Jezusa, a kobiety zrozumiały wcześniej. I to jest w Ewangelii Jana nie jest przypadkowe, że kiedy Maria z Betanii namaszcza stopy Jezusa, to jest gest bardzo podobny do tego gestu, który Jezus zrobi uczniom. Jest w 12 rozdziale, a w 13 rozdziale jest obmywanie stóp. Czyli Maria z Betanii jakby uprzedza ten gest Jezusa, bo zrozumiała nauczanie Jezusa, zrozumiała, na czym polega królowanie Jezusa, że królowanie to jest służyć, dawać siebie, że Eucharystia to jest dawanie siebie. I w tym dokumencie Kontemplujcie, o którym mówiłem na samym początku, jest takie bardzo też piękne pojęcie mistyka otwartych oczu, albo inaczej mówiąc, mistyka, która szuka twarzy. Czyli prawdziwym mistykiem jest ten, który ma otwarte oczy na drugiego człowieka. I to w tej scenie z Marii z Betanii bardzo pięknie to widać. Judasz zarzuca Marii z Betanii, że taki drogocenny olejek wylała na stopę, a można było tylu ubogim pomóc. Ale Judasz to mówi, po pierwsze dlatego, że był też złodziejem, jak mówi Ewangelia, ale nawet gdyby nie był złodziejem, to miłosierdzie nie polega tylko na eventach miłosierdzia. Tylko miłosierdzie prawdziwe polega na tym, że zauważam konkretnego człowieka. I Maria z Betanii zauważa konkretnego człowieka, czyli Jezusa, który już jest udręczony, bo za chwilę zostanie odrzucony i zabity. I ona z czułością, zresztą jest powiedziane w Ewangelii, że na dzień jej pogrzebu namaściła Jezusa. Czyli właśnie współczucie, które widzi, ma otwarte oczy. Właśnie ona nie była piękna duchem, że tylko słuchała słów Jezusa, taka kontemplująca, ale która miała też otwarte oczy na drugiego człowieka. I to jest właśnie jakby taki obraz piękny tego, co znaczy właśnie w tym zdrowym rytmie bliskości. Inaczej też mówiąc, Eucharystia to jest też i ten zdrowy rytm bliskości, to w Kościele też nazywa się braterstwem. Każdy z nas ma różne role w Kościele. Jeden jest księdzem, ktoś jest zakonnikiem, siostrą zakonną, nauczycielem, rodzicem. Różne mamy zadania, ale wszyscy wobec siebie jesteśmy braćmi.
I powszechność Kościoła wyraża się w braterstwie, w tym powszechnym kapłaństwie, tak? Że, nie wiem, sprawowanie Eucharystii jest wtórne wobec tego, żeby stać się Eucharystią. Na każdej Eucharystii każdy z nas ochrzczony słyszy: to czyńcie na moją pamiątkę. I te słowa oznaczają nie tylko sprawować Eucharystię, ale upodobnić się do Eucharystii. Stać się Eucharystią, czyli stać się darem, tak? Dla drugiej osoby. Stać się kimś, kto mówi do drugiego człowieka: bierz, możesz mnie spożyć. Jestem też dla ciebie, tak? Że właśnie braterstwo i takim też jakby zobrazowaniem braterstwa, do którego też w tej książce nawiązuję, to jest 2 tygodnie temu kanonizowany, błogosławiony Karol de Foucault, teraz już święty Karol de Foucault, którego powołaniem na pustyni było ukazanie braterstwa. On muzułmańskim tauregom, wśród których żył, nie głosił Słowa Bożego przez słowo, tylko będąc braterstwem. I on miał takie marzenie, żeby kiedyś go nazwać bratem. On marzył, żeby być bratem dla tych ludzi. I rzeczywiście tak ludzie go postrzegowali, tak postrzegali go, tak go odkrywali. Jego powołaniem to było braterstwo, ale które jest, myślę, ukazaniem właśnie takiego zdrowego rytmu bliskości w Kościele, że to braterstwo też chroni przed nadużyciami. Tam, gdzie jest braterstwo, tam nie ma panowania nad innymi, tam jest pewien pilnowanie pewnych bliskość, ale też z pilnowaniem granic, żeby nie nadużyć tej, nie przekroczyć w sposób niezdrowy tej granicy, nie nadużyć człowieka, nie nadużyć swojej władzy, nie nadużyć sumienia, a tym bardziej, żeby nie przekroczyć tej granicy ludzkiego ciała, jego godności. Ale to jest właśnie sygnał, że już można zakończyć. Także jakby chciałem powiedzieć właśnie o tej nocy Kościoła, która jest wywołana przez różne kryzysowe sytuacje, ale która też jest wpisana jakby w drogę taką duchową, właśnie kuszenia Jezusa, kuszenia nas, Jego uczniów. Jeśli jesteśmy Jego uczniami, to idziemy tą samą drogą i też jesteśmy poddawani pokusom, ale pokusa jest też momentem poznania siebie i Ewangelia też daje nam konkretne lekarstwo i konkretne jakieś intuicje, żebyśmy przetrwali, przeszli tą pokusę, tą noc. To te elementy jakoś próbowałem mówić, właśnie idąc od pokusy do jakiegoś pozytywnego elementu, jak przeżywać dobrze tą swoją drogę. Jakby ktoś z Państwa miał jakieś może pytanie, dopowiedzenie, albo czegoś nie zrozumiał, czy coś mu się wydaje wątpliwe, to można śmiało. Tak, Mary? I to bardzo, bardzo dziękuję, a no właśnie to można też pytanie, może to są takie, poruszyłem różne takie wątki, gdzie też może nieraz potrzeba czasu też na to, żeby w sobie gdzieś tam sobie podopowiadać, bo każdy z nas, to jest takie ogólne doświadczenie, a każdy musi to przełożyć na to swoje indywidualne gdzieś tam doświadczenie, tak.